To obozowisko zostało właśnie skończone. Jest eksperymentalnie, zrobione bardzo prymitywnie. Mieliśmy tylko sznurek, plandekę i to, co w lesie znajdziemy, więc wszystkie śledzie, przymocowania i tak dalej. To było ostro struganie, 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 żeby te wszystkie zaczepy porobić. W stosunku do instrukcji, instrukcje zawsze wyglądają elegancko. Robi się to prosto. Film możemy na YouTube mieć 10 minut. Jest godzina w pół do 20. Robiliśmy to wszystko 2,5 godziny metodami prób i błędów, bo wszystkie rzeczy, które przedostawałem sobie w domu, tak jak węzły, tutaj trochę przy zmęczeniu i ogólnym szale generalnie jakoś nie weszły najlepiej w pamięć i się okazało właśnie, że niektórych węzłów robić nie umiem, więc część jest wykonana prawidłowo, także rzeczy są do regulowania, a niektóre rzeczy są tak zrobione po prostu na dwa supły, bo ja więcej czasu temu ustrojstwu nie poświęcę. Więc mamy tarpa 3x3 i podłogę z drugiego tarpa. Standardowo tutaj dwa śpiwory, no bo dwoje ludzi, logicznie. No i teoretycznie mamy nadzieję właśnie, że nie złapie nas, że jakaś tam mega ulewa, czy że czegoś nie przewidzieliśmy. Schronienie, jak widać, jest mega otwarte, pełen kontakt z naturą, więc zobaczymy, jak to się będzie miało. Tutaj mamy przygotowane ognisko, parę, jak wspomniałem, worków, siatek z Biedronki. Nam tutaj przyniosło ziemię, żeby ją odizolować właśnie od siłki. No i powolutku, jako że jest pół do 20, pora zacząć tutaj jakoś zacząć sobie to obozowisko ogarniać. Jestem już trochę zmęczony i jeszcze mamy tą ramę ptaka do zrobienia, żeby nie było. Naprawdę? Tak powiedziałem na samym początku, a później będzie, że w trakcie się to nie wydarzyło. Zresztą jeżeli teraz się usprawiedliwię, to może generalnie nie będzie tak źle i po prostu, że zeszło nam dłużej z obozem. Żeby robić jeszcze tą, to może weźmiemy do domu, parę tych kilku w domu to zrobimy, tak? No, bo to się okazało właśnie, że zorganizowanie sobie, nie wszystko przynieśliśmy ze sobą, to na zasadzie, że wszystkie maszty, nie maszty, to będziemy organizowali sobie na miejscu. Patyki nie mogą być zwykłe, no to musi być jakaś i średnica odpowiednia, jakiś kształt, a wyobraźcie sobie, że nie ma aż tak dużo prostych patyków w lesie, jakby to mogło się statystycznie wydawać. No więc powolutku się dociepkimy i zaczniemy sobie obozowanie. Może zrobimy tą ramę, a może nie, ale chyba jednak nie, coś mi się wydaje. No i tak, mamy dwa śpiwory, tutaj widać mój sentytryczny zimowy, o którym wcześniej wspominałem, to Monika dostanie. Ma tolerancję, komfort na minus 7 i to widać od razu w stosunku do mojego z komfortem tam w granicach plus 3. Więc ja mam nadzieję, że ja dzisiaj nie zmarznę. Monika jest zabezpieczona, jeżeli idzie o tą kwestię termiki, na 100%. No i to gwoli właśnie tutaj podsumowania recenzji obozu, to by było tyle. Jak dalej, jak widać, testuję części umundurowania, którego wcześniej robiłem recenzję, to mamy podpinkę Beatki, to jest taki prototyp Polara, więc ten... Tylko nie zawiera rzeczy, z których się Polar składa, ale poza tym, jeżeli idzie o komfort użytkowania, to mam wrażenie właśnie, że jestem w Polarze, a nie właśnie w pakowanej patyce. Pokaż, jakie masz oddychające pachy. A mam? Mhm. O. No to tłumaczy komfort użytkowania, tutaj się nic nie dzieje, człowiek się nie zmoczy. Jakbykolwiek to nie zabrzmiało. To rozpalanie ognia. Kolejne podejście do nocy, nie podejście, to już jest nocka w lesie, wydanie seryjne, idziemy sobie na nasze miejsce noclegowe, bytowe, a tu patrzymy, że się bobry pojawiły i na trasie powaliły to wielgachne drzewo, tu widać ślady zębów, jaka to kurde praca, szok, no, ale ile pracy, żeby takie taką grubość zeżreć, no. Dobra, gwoli ścisłości, jest godzina 16.30, nie tak późno, bo mamy 25 maja, więc zachód słońca jest za jeszcze parę godzin.
pomysł na dzisiaj, ponieważ już nocki na lesie stały się taką twardą rutyną, że sobie trzeba jakoś animować ten czas. Będzie zrobienie ramy typu A do plecaka, plecaka awaryjnego. Nie są to tylko techniczne ćwiczenia, ponieważ tak się zawsze zastanawiałem, nawet teraz jak patrząc tutaj, jak Monika idzie, jakby jej się teraz ramionczko urwało. I co wtedy? 15 kg w środku nie weźmie tego do ręki, trzeba by się jakoś awaryjnie ratować. I takim właśnie ratunkiem ma być skonstruowanie za pomocą noża survivalowego, bushcraftowego i trzech gałęzi oraz sznurka. I to chyba wszystko, nie? Więcej części tego nie wymaga. I koca, z którego będzie materiał nowego. Kocyk. Taki właśnie, takiego plecaka na ramię awaryjnego. To idziemy. No serio, ja nie mogę się wyprostować. Mogę się przewrócić po prostu. No, bo jest źle ułożony środek ciężkości, nieprawidłowo. Tak, 8 browarów u góry, to zły pomysł. Dobra, prosto i później w prawo. Słów parę na temat pakowania się. Na pułapki i niebezpieczeństwa nieprzemyślanego pakowania się. Mamy dwa plecaki, każdy w okolicach 80 litrów. Jeden spakowany jest z głową, to jest ten mój tutaj. A drugi spakowany szybko, to jest ten drugi po prawej stronie, nie mój. Więc mój plecak waży w granicach 15, wiem, że nosimy dużo, lubię nosić dużo, mój wybór. I drugi plecak w granicach 15 litrów. Mój plecak, dobrze zorganizowany, ma równo rozłożony środek ciężkości, tak odpowiednio, że tej wagi nie czuć, można iść sobie w stronę nieskończoności bądź zachodzącego słońca. Drugi był napakowany na szybko rzeczami, które właśnie tutaj zapasy robiliśmy jeszcze jadąc przez Starogacz Gdański, właśnie prowianty i hydracyjne systemy oparte na bazie wody mineralnej, gdzieś w okolic Żywca. I właśnie te systemy hydracyjne zostały w jakiejś tam ilości wpakowane trochę tu, trochę tam, do góry i generalnie powodują u Moniki dyskomfort procesu noszenia plecaka. W związku z tym jest męska decyzja, ja biorę ten źle spakowany plecak, nie mój ten, a Monika bierze dobrze spakowany plecak, to jest ten mój tutaj. No i co, po prostu się zamieniamy, bo ktoś musi być mężczyzną w tym związku. No i dobrze, że akurat jest podział, takie czasy. No i zbieramy się, idziemy dalej. Zostało nam do przejścia jakieś jeszcze 3 km, więc nie tak daleko. Nie cioraj mi tego, to jest nowa WZ97 wzór. Za jedno ramię urwiesz mi ramię i faktycznie będziemy musieli zrobić ten stelaż, bo nie będzie jak z powrotem klamotów przynieść. Szacunek do kontraktowego sprzętu, skarbie. Z tyłu właśnie wspomniana i recenzowana przeze mnie ostatnio behatka. Jak powiedziałem, każdy ma fazę na behatkę. Mam i ja. Powiedz co. Mam też i mam ja. Behatkę. Tak, i Monika też ma behatkę. Tutaj. Dobrze spakowaną. Tak, dobrze spakowaną, w tym niedobrze spakowanym plecaku. To jest ten, nie mój. No dobra, to ja będę musiał sobie teraz w to zawinąć. Więc środek ciężkości tutaj fatalnie polega na tym, że jest, najcięższe rzeczy są tutaj. A lżejsze na dole. I w związku z tym jest tragedia. I to właśnie a propos pakowania się, nie można się bezmyślnie pakować. Tutaj na naszym przykładzie my wiemy, że akurat nie mamy dalekiego zasięgu do przejścia, więc po prostu to tak troszkę niezgodnie ze sztuką sobie to świadomie zrobiliśmy, ale z drugiej strony też wytestowaliśmy na sobie, że po prostu tutaj właśnie jedna z osób drużyny tej dwuosobowej pierścienia właśnie nie podołała nieść źle sfrakowanego plecaka. To na plecy, teraz będę się w tym zawijał i idziemy dalej przez las, piękny tam. Leśnego bytowania, część następna. Doszliśmy tutaj do miejsca, w którym będziemy mieli nocleg. Znaleźliśmy tutaj fajny kawałek płaskiego terenu. Z tej strony ogrodzonego ścianą drzewek. Fajnie jest, są zrobione tutaj dwa drzewa, które posłużą nam na stelaż do mocowania tarpa. Czyli tutaj tak Monika właśnie czyści nam ostrych rzeczy podłoże. Ściółki nie było, więc nie zrywamy, to jest taka zwykła ziemia, więc tutaj, żeby nie było, że coś tam jakieś runoleśne zrywamy po prostu garściami. Między tymi drzewami powiesimy tutaj sznurek
rozwiesimy tarpa, który nas odsłoni od wiatru od strony jeziora. Da nam lekki daszek. Ostatnie parę dni dosyć mocno padało, więc myślę, że jak się tam zrobi malutki płomyczek, to też dużego grzechu nie będzie. Rano oczywiście wszystko przywracamy do stanu takiego, jak tutaj zastaliśmy. Nie będzie po nas śladu. No co, do dzieła. Wieszamy tarpa. Robimy pętlę zaciskową. Podejście drugie. Drzewo objęte. Mamy dwa końce linki tutaj do rozwieszenia tarpa. Czyli przekładamy, teraz robimy sobie taką pętelkę dookoła tutaj dłoni. Teraz robimy w ten sposób nad wszystkim. Tutaj ucho. I nam się pętla zaciskowa robi to, co powinna robić, się zaciska. O. Co jest fajne przy tym węźle, to że jak pociągniemy, to nam się od razu za jednym zamachem rozwiąże. Ale nie będziemy tego robili, bo być może nie będę umiał drugi raz znowu tego zawiązać. Teraz idziemy do następnego drzewa. Jest poziom zachowany, żebyśmy mieli równy dach? Tak. Tyle powinno nam wystarczyć, bo teraz będziemy też robili taką pętlę naciągającą z kolei. Więc ja tu skorzystam już ze swojego bushcraftowego noża, mojej Mory Classic, pięknie pokrytej patyną za pomocą octu, kąpieli octowej. Tyle sznurka nam chyba wystarczy. Ale ostry nóż, widziałaś, jak wszedł jak w masło w ten sznurek. Dobra. Wypad można zaliczyć do udanych. To co, jedziemy stąd. I teraz tak, tu mamy coś takiego. Aha, chyba za krótki sznurek wziąłem, bo teraz sobie tak pomyślę. A nie, dobra, tu mamy objęte. O, tutaj zaciskamy. Tak, żeby to było maksymalnie napięte. Robimy sobie tak w tą stronę. Oj, no, za szybko obciąłem sznurek. Będzie trzeba majstrować. Dobra, bo jest jeszcze jeden taki węzeł, który ja tu kojarzę. On służy do regulacji naciągu odciągów. W takim wypadku sobie szło w tą stronę. Szło nad wszystkim. Następnie dwa przeciągnięcia pod pierwszą linką. Raz. Dwa. Teraz nad wszystkim i w utworzoną tutaj pętlę. Coś się wydarzy? O, ja to widzę, to zaczyna działać. Widzisz, jak to działa? To nie ma wyjść? Tak, to nie ma wyjść. To się ma naciągać, ale ma nie wychodzić. Dobra, i teraz mamy tu pętlę, którą możemy regulować jeszcze naciąg. O, regulujemy, zaciągamy. Działa. A czy działa? To się okaże. Dobra. To teraz może skończyć, ja to na wszelki wypadek jeszcze chamskim węzłem po prostu zablokuję, żebyśmy mieli pewność, że nam to w nocy o bandyckiej czwartej nad ranem się nie zrobi krzywda. W poszukiwaniu materiału budulcowego do budowy naszego schronienia z plandeki budowlanej znaleźliśmy tutaj ładnie, idealnie, fajnie, ładną, powaloną, świeżo brzozę, więc zero wyrzutów sumienia. Takiego obeliska można pozyskać, drewno wyciąć. Więc tu pozyskamy dwa stabilizatory patyki na budowę stelaża do plandeki, właśnie naszego schronienia. I tutaj możemy też od razu pozyskać na budowę właśnie naszego awaryjnego plecaka ramowego w kształcie A. Też interesujące nas kawałki drewna. Te marketowe piłki to naprawdę jest wynalazek światowy. Czyli tak, tutaj mamy jeden prosty, to będzie do stelaża, żeby nam daszek nie kapał na głowę. To mamy jedną na wysokość piersi, musi być, mojej piersi. I wtedy drugi taki kawałek z czegoś
Aha. On jest prosty? Wystarczająco? No nie wiem. Będzie prosty. Dobra, coś się wykombinuje. O, ten jest zdecydowanie prostszy. No, ten będzie idealny. Dobra, czyli mamy dwa kawałki na stelaż i teraz potrzebujemy trzech kawałków na też jedna jakiś ten 1,5-2 metrowy kawałek prosty i sobie z niego zrobimy trzy potrzebne długości. Nie spróchniałe? No trochę jest. Jednak ona już trochę leży. Mhm. Wiesz co, a weź tutaj utnij ten kawałek. On będzie na pop... A dlaczego? Bo też spróchniały? Nie, no ten jest super. Ma incza, znaczy się tak jak było na filmach. Ma incza w średnicy, więc będzie się idealnie nadawał tutaj też na właśnie na konstrukcję. Ten kawałek tam. Wiesz. Ale mamy farta, że tak 100 metrów właśnie od naszej miejscówki właśnie jest taka powolona brzoza. Ładne, żywe, już takie no troszkę nieżywe, ale jeszcze nie spróchniałe gałęzie, proste, z liścia, z tego drewna. Są wytrzymałe i dadzą nam właśnie tutaj surowiec do budowy różnych rzeczy. Może jeszcze dzisiaj machniemy sobie stół i krzesła, co? Nie. Nie? Dobra, taszczymy to do naszego rodzącego się obozu. Przygotowanie bazy pod ognisko, żeby było bezpiecznie. Parę reklamówek z Biedry się przydało. Przyniosło nam tutaj mokrą ziemię. Konkretnie piasek. Konkretnie piasek, o, żeby nie było. Tak, więc to będzie nam wyznaczało nasz obszar ogniska i miejmy nadzieję właśnie, że ładnie zabezpieczy podłoże od ognia. Mamy godzinę po 20:00, powoli przygotowujemy się do rozpalenia ognia. Zebraliśmy wszystkie możliwe rodzaje podpalek, bo dzisiaj ładnie się trafiło. Nawet żywica zcieknąca z drzewa się tutaj pojawiła, więc teoretycznie mamy wszelkie podstawy to ognisko w miarę sprawnie podpalić. Rozpalić. O, kto chce iść? No proszę, jest rekord. Teraz trzeba utrzymać, ale tam jest tyle żywicy, że to się ładnie będzie paliło. Obóz przygotowany, ognisko rozpalone. Ognisko rozpalaliśmy tradycyjnie krzesiwem, ale jako ciekawostkę właśnie chciałem tu powiedzieć, że ostatnio wpadłem na fajny pomysł na YouTubie, jak widziałem, jak się chłopaki bawią i rozpalają ognisko, robiąc w lesie coś takiego, co się mogłoby nazywać paliwem hipergolicznym. Jest to paliwo, które powoduje zapłon bez, bardziej paliwo rakietowe, powoduje zapłon generalnie bez potrzeby użycia iskry. Tutaj wchodzą w grę dwie substancje obecne w bushcrafcie i survivalu, czyli nadmanganian potasu, tak dobrze znany i kontrowersyjny, jeżeli chodzi o uzdatnianie wody. Czarne granulki, to wygląda jak proch strzejniczy do kupienia w aptece. Do tego można dodać trochę cukru i delikatnie potrzeć. Znaczy nasza natychmiastowa reakcja, powstaje nam ogień, taki żywy, płonący. Ciekawe, jak wygląda ogień martwy, niepłonący. Oraz druga metoda, i to już jest prawdziwe paliwo hipergoliczne, nadmanganian potasu i kilka kropel gliceryny. Znowu o wszystkie rzeczy do dostania w aptece. Przenosimy to oddzielnie, to jest ważne. Łączymy na miejscu. Po minucie i kilku sekundach, z tego co widziałem, jeszcze tego nie próbowałem, mieszanka zajmuje się ogniem. Mamy ogień bez takiego do czegoś, że opatrz, nawet nie umie z krzesiwem, nie umie i się spocił. W tle widać Moniki nowe rękawiczki do pracy w terenie, pozyskane drogą kupna po drodze, jak się właśnie okazało, że chyba nie wzięliśmy. Ja swoje mam w plecaku, ale nie wyjmuję, żeby ich nie obrudzić. Szybciej można ręce przecież umyć. Więc taka ciekawostka a propos rozpalania ogniska. Nie chce nam się, ale powolutku chyba się zabierzemy i tą ramę przynajmniej przygotujemy sobie materiał do zrobienia tego właśnie ramy plecaka awaryjnego w kształcie litery A, który właśnie to może nas uratować w sytuacji, gdy jesteśmy w terenie. Pójdzie nam choćby ramionczko od plecaka, 15 kg plecak, te rzeczy nam się wszystkie zwalą na ziemię i co, kropka, bo siatki od Biedronki takiej pojemności nie mają, nie wszystko do tych siatek się wbrew pozorom da zmieścić.
Do sporządzenia właśnie takiego awaryjnego plecaka wymagane są trzy odcinki właśnie drewna o przekroju około, jak to na instrukcji widzieliśmy, inch. Cala, czyli jakieś tam 2,5 cm mniej więcej plus minus. No chodzi o to, żeby laga nie była za cienka i żeby nie była też za gruba, żeby sama rama nie ważyła 30 kg. Dwa odcinki są potrzebne o długości. Materiał nie współpracuje. Dwa odcinki są potrzebne o długości od pachy po koniec palca. To będą fragmenty pionowe. Pas tej ramy, tego stelaża naszego plecaka. Więc ja sobie to tutaj ładnie zaznaczę. Jeden. O, będę wiedział, gdzie to później przeciąć piłą. Jest inch? Wygląda na to, że... Nie. Nie ma incha? Nie, mniej więcej to samo. No dobrze. Przekonałeś mnie. Tak. Ważne, żeby to było tak w miarę przyzwoicie, odrobinkę proste. Nie za bardzo, bo to jest natura, to nie ma co szukać tutaj jakiejś takiej brutalnej symetrii. Czyli tak, ten kawałek będzie startem, to sobie tutaj można zaznaczyć. No to się od tamtego odmierz. O, no ktoś tutaj kurczę myśli na tym obozowisku. Nie, nie odmierzę od... Dobra, odmierzę od tamtego, dobra, bo chciałem powiedzieć, że to odniemy, bo jest krzywe, no ale to mogę sobie zacząć punkt startowy w dowolnym miejscu. Czyli tutaj mamy i nam się ta odległość kończy tutaj. Tutaj mamy. No dobra, i ostatni fragment, ten może być grubszy. On będzie deską, będzie belką poprzeczną, która będzie stanowiła A tej ramy. To potrzebujemy kawałka od naszych palców do albo do łokcia, chociaż ja myślę, że to jest wystarczające. Jest to może i do łokcia jest wystarczająca. Dobra, jest wersja do łokcia albo do połowy ramienia, ale ja widzę tutaj, że do łokcia styka. Tu mam łokieć, to sobie przebiję, tak boli, jak naciskam w łokciu. Dobra. No i to trzeba ukroić ładnie i będziemy wtedy przystąpimy do dalszych czynności związanych z... Okej. Dobra, mamy poziomą. Poziomą. I tu mamy zaznaczenie. Inch. Im równiej sobie to utniemy, tym mniej później będzie pracy przy korowaniu tego, wygładzaniu, bo pamiętajmy, te rzeczy będziemy mieli na plecach, więc im bardziej obłe i gładkie, tym lepiej dla naszych pleców i samopoczucia. O, to nie jest pożądany wynik. Tak zrobiła natura. Dobra. Pora przystąpić do prac teraz estetycznych. Trzeba to ładnie okorować i przygotować do złożenia. Bo o, tutaj pokażemy zamysł. Zamysł jest w ten sposób. Litera A, stelaż, to przychodzi na plecy. Trzeba powiązać sznurkiem, wyciąć odpowiednie tak zwane nacięcia siodełkowe, żeby właśnie to nie pracowało, nie jeździło. Więc chwila takiej zabawy, troszkę właśnie woodcrafting. Tak, nie ukrywam, lubię klasykę i pomimo siedzenia w lesie, to po paru godzinach ciszy przychodzi taki fajny moment, żeby sobie ten nastrój podbudować. Tutaj ładnie nam leci klasyczny utwór i przystępujemy do pracy związanej właśnie z wykonywaniem tej plecakowej ramy. Bezpieczeństwo. Rękawiczki super taktyczne, robocze. Te noże generalnie to nie jest nóż kuchenny, który zdążyliśmy o deskę do okrojenia ten chleba
ze 100 razy stępić. One są naprawdę ostre. Ja tutaj mam taką morę klasik z fajnym pomysłem jak jelec, która właśnie umożliwia bezpieczną pracę, uniemożliwia właśnie przeciągnięcie palcem po ostrzu, więc mega fajna rzecz i polecam sobie ten model. No i oczywiście tutaj pierwszy kontakt ze skórą tego ostrza skończy się dla skóry tragicznie, więc warto mieć takie rękawice. Nawet jak się nóż omsknie czy coś takiego, to się tutaj o tą gumowaną część wcześniej zatrzyma, jest szansa, dajemy sobie szansę po prostu. Więc zaczynam tu powoli korować, przygotowywać właśnie elementy stelażu. Pierwsza część pracy została wykonana. Mamy szczyt naszego stelaża. Tutaj mam okorowane i na płasko wystrugane obydwa końce patyków, żeby się nie turlały po sobie, żeby łatwiej to było ze sobą związać. Na początku to wszystko będzie latało, więc to nie jest problem. I belka, która stanowi dół, zrobiłem tutaj też w celu nie kurlania się i lepszego przylegania do siebie patyków. Nacięcie typu siodło po jednej stronie oraz po drugiej stronie. O, tutaj tak chyba będzie nawet widać krzywiznę, że ten patyk w to wejdzie. I po związaniu teoretycznie powinniśmy mieć w miarę sztywną konstrukcję. Rama naszego prowizorycznego plecaka jest już gotowa, więc jak tutaj widać w tych wyżłobieniach, widać? W tych wyżłobieniach tutaj mamy na sztywno połączone ten sznurkiem właśnie połączenia, tak są. W związku z tym wszystko jest bardzo sztywne, tak tutaj, tutaj oraz tutaj na tych płaskich właśnie miejscach, żeby to się nie kręciło. Więc mamy gotowy stelaż. Taki stelaż generalnie jest nawet w nowoczesnych plecakach, tylko wy tego nie widzicie po prostu, bo jest zakryty materiałem. A tutaj mamy właśnie konstrukcję taką zrobioną właśnie z tego, co było pod ręką. Czyli teraz teoretycznie, żeby ten, zakładamy go. Wkładamy sobie to na plecy. To są nasze ramionczka. One teoretycznie będą się wyrzynały, ale są patenty, żeby sprawę poprawić. Ja to robię pierwszy raz. Ja widziałem to wszystko na instrukcjach. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy z tyłu, prawda, że mamy, bo ja tego nie widzę. Mamy z tyłu wystające, o. Górę poluźnij troszkę. To za chwilę, to najpierw te trzeba zawiązać sobie tutaj, chwycić po jednej stronie. I pilnujemy tego, trzymamy. Następnie po drugiej stronie. A to mi prototyp Polara trochę przeszkadza. Tutaj. I otrzymujemy gratis pas biodrowy do tego stelaża, więc to sobie wszystko zawiązujemy na kokardkę, bo kokardka jest dobrym węzłem właśnie na rozciąganie. Nie rozwiąże nam się. I stelaż jest gotowy. Co dalej? Do takiego stelaża możemy przytroczyć wszystko. W tym wypadku mamy przygotowany koc, więc za chwilę parę rzeczy do tego włożę. Na tej ramie przymocuję i dzięki temu będę mógł właśnie nieść rzeczy z mojego uszkodzonego, normalnego plecaka. Właśnie w taki sposób. Ręce wolne. Rama jest i działa. Bardzo wygodne, ergonomiczne patyki nam się trafiły. Czuję, że współgrają z moją budową pleców. Dobra, to pakujemy teraz ładunek do naszego prowizorycznego plecaka. Dobra, teraz robimy worek do naszego stelaża, czyli plecak właściwy, komorę główną, o, nazwijmy to tak ładnie. Układamy, tu mamy w tym wypadku akurat koc, załóżmy, że właśnie takie awaryjne rzeczy mieliśmy w plecaku i może nam posłużyć właśnie do zrobienia naszego nowego plecaka. Układamy sobie tutaj ten koc na ramię, mniej więcej po środku i patrzymy, gdzie jest stelaż. Stelaż się znajduje tutaj, więc wszystko, co włożymy, będzie bezpośrednio dotykało naszych pleców na tej powierzchni. Czyli od tej strony kładziemy rzeczy najmniejsze, najbardziej miękkie, żeby właśnie było przyjemnie w dotyku. Ups, noszę. Więc mam tu moją grubą kurtkę zimową.
to ją włożę. Rzeczy twardsze, woda musi być. Też dołożę. Tak tutaj jeszcze się zmieści. Ta kurtka symuluje duży pakunek. Nie będę tutaj drobnicy dawał, chodzi po prostu o to, jak, że może sobie, no, z jakieś 20-30 litrów ten nasz plecak będzie miał. Teraz to ładnie zawijamy. Żeby po zawinięciu ten pakunek związać. O, tutaj jest ciemno, na czarne się słabo układa. Ja słabo widzę tu krawędzie. I co? Bierzemy nasz ekologiczny sznureczek. Zapoznajemy go z ostrzem naszej morki. I kompletujemy ten sznurek, ucinając go i mówiąc: teraz jesteś kompletny, bo tutaj się kończysz. To jest taka filozofia życia. Najpierw tak, żeby chwycić, żeby nam to nie jeździło. Ten plecak można generalnie upgrade'ować fajnie poprzez, o tutaj może jeszcze bardziej na środek. Można upgrade'ować poprzez dodanie na tym stelażu zwisających już kawałków sznurka z dorobionymi patyczkami. Dzięki temu już mamy takie gotowe jakby klamerki, do których można pakunek podpiąć. I tak jak poprzednio, ja to wiążę na kokardkę, bo kokardka ma dobre właściwości węzłowate. Tu dla przykładu nie będę tego jak baleron robił, bo to chodzi tylko o to, żeby pokazać ogólną koncepcję, że coś takiego ma ręce i nogi i że to się da. Nie powinienem tego chyba robić w swoim śpiworze, który właśnie teraz wygląda jak stół po operacji, a ja tam będę spał. I taką ramę teraz tak. Dajemy to na środek. Dużo sznurka. Ktoś by pomyślał, że lubię sznurki. Więc ja to teraz robię najprostszą metodą, tylko na krzyż, żeby właśnie pokazać, że się da. I żeby nie marnować więcej sznurka. Wow. Troszkę krótko uciąłem. Nie wiem, czy kokardka się uda. A, uda się, nie takie sznurowadło się wiązało. Dobra. No, zobaczymy jak to się będzie trzymało, tylko na dwóch, więc mówię, to jest kwestia tylko solidności przyłożenia się do związania tego. Ale dla niemarnowania czasu z powrotem plecak zakładamy. Skorzystam z tego, że siedzę, to sobie już założę. Wyłącz lampkę. Słucham? Wyłącz lampkę, tak. O, doświetlenie. Wstępnie na plecy. Wstępnie wstajemy. Wspomniane czynności wykonujemy ponownie. Robię to już drugi raz w życiu, więc mam praktykę. O, jak on jest ciężki, to mi się troszkę... O! Powinien być ktoś, który by mi trzymał plecak. Ciach tutaj. Ciach tutaj. Otrzymujemy ponownie nasz gratisowy pas biodrowy. Kokardka. Ręce wolne, założone.
poratowaliśmy sobie sytuację, nasz główny placek uległ awarii, zrobiliśmy sobie sami nowy strzeg gałęzi i jesteśmy gotowi kontynuować drogę. Widać tutaj jakoś to? Coś widać. Powtórzymy najwyżej rano. No. Dziękuję. Klaps ostatni. Wiem, że nic nie widać. Warunki oświetleniowe są jakie są generalnie, ale właśnie tu mamy esencję wyjazdu. Czyli cisza, żaby w tle, muzyka z Fallouta na pierwszym planie, troszkę bliżej. I obozowanie.